To tak już Państwo usłyszeli, ale chcę jeszcze wspomnieć, że Mlekpol praktycznie od początku funkcjonowania był związany z eksportem. Czyli w latach 90. dotyczyło to właśnie mleka otłuszczonego w proszku, oczywiście z macierzystego zakładu w Grajewie wyłącznie. Dzisiaj Mlekpol to już 13 zakładów, ja tak liczę, bo nowy zakład to jest w Mrągowie, ale to jest odrębna jednostka. 13 wysoko wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych. Więc dostarczają nam bardzo szerokiej oferty produktowej praktycznie we wszystkich znanych kategoriach produktów mleczarskich. Otwarcie tego zakładu poszerzyło jeszcze nam listę dostępnych produktów o bardzo takie cenne i poszukiwane na rynku produkty. Proszkowe, które już były wymieniane na bazie mleka, na bazie serwatki, też mleka natłuszczane, więc tych opcji, możliwości jest tam dużo. Żeby podać tutaj jakieś założenia, cyfry, to chcę porównać nasz eksport do całej Polski. Polska w zeszłym roku wyeksportowała poza granicę na wartość około 9 miliardów złotych, z czego my tu stanowimy około 14-15% całego polskiego eksportu. Na rynki zagraniczne dostarczamy właśnie produkty, ja je nazywam, są tak nazywane commodities, to są wszystkie te duże opakowania, worki, sery w dużych blokach, masło. Natomiast coraz takim większym udziałem są produkty skierowane już bezpośrednio do konsumenta i do konsumpcji bezpośredniej. W tej chwili dostarczamy nasze produkty do ponad 100 krajów zlokalizowanych na różnych kontynentach. Ta dywersyfikacja sprzedaży była zawsze dla nas bardzo istotna i konsekwentnie ją realizujemy do dnia dzisiejszego. Oczywiście pracujemy przede wszystkim z krajami w Europie w dużej mierze i jest to na tyle dla nas istotne i ważne, ponieważ w Europie mamy tą możliwość, żeby sprzedawać oprócz tych produktów z długim terminem przydatności, również produkty, które naprawdę mają krótkie te terminy, nazywamy je świeżymi. I do nich należą oczywiście oprócz mleka i twarogi, i śmietany, serki, desery, jogurty, więc to jest bardzo cenne. Przede wszystkim w Europie są to kraje takie jak Niemcy, Niderlandy, Bułgaria, Wielka Brytania, chociaż to już jest poza Europą, ale cały czas kontynuujemy pracę na tym samym poziomie póki co, z Włochami, z Grecją. To są kraje, w których jest też duża produkcja, ale są to kraje, które też kupują specyficzne produkty, które możemy im zaoferować. Są to kraje związane z turystyką, więc okresowo potrzebują zdecydowanie więcej produktów i posiłkują się między innymi naszymi. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, typowo eksportowe, to oczywiście pracujemy z krajami, które mają deficyt mleka i tak naprawdę te uwarunkowania klimatyczno-środowiskowe, czasami też gospodarcze, ograniczają znacząco możliwość tego rozwoju. Więc są to kraje głównie w Azji, tam jesteśmy bardzo silni. Pracujemy praktycznie ze wszystkimi krajami zrzeszonymi w ASEAN. To jest między innymi Wietnam, właśnie Kambodża wspomniana, Indonezja, Malezja, Filipiny. Tam ta współpraca była dosyć ustabilizowana. Oczywiście zeszły rok pokazał, że zapotrzebowanie było dużo większe, staraliśmy się jemu w jakimś zakresie sprostać, także zeszły rok był tutaj też rekordowy pod względem ilości wywiezionego towaru do tych krajów.
Poza ASEAN to jest, oczywiście są też inne kraje, jest Korea Południowa, jest Japonia, również Chiny i te Chiny są dla nas bardzo istotnym rynkiem. O tym Państwo od czasu do czasu słyszycie, tam eksportujemy szerokie portfolio naszych produktów długoterminowych, mleko i śmietanki UHT, mleka smakowe, mleka we wszystkich dostępnych markach, a mamy ich naprawdę dużo, bo są też marki typowo rozwinięte pod kraje eksportowe, których Państwo nie znacie, których na rynku polskim nie sprzedajemy. Ze względu na to, że jest tam bardzo silnie rozwinięty rynek e-commerce, więc te nasze produkty są dobrze znane, łatwo dostępne, no i też ta sprzedaż faktycznie w zeszłym roku tam pobiła rekordy. O tym dużo w mediach było. My też jesteśmy beneficjentem tego, można powiedzieć, sukcesu, wzrostu sprzedaży naszych markowych, polskich markowych produktów na tym rynku. Także Chiny będą cały czas dla nas takim najbardziej strategicznym kierunkiem eksportu w kolejnych latach. Też ważnym kierunkiem jest Bliski Wschód, czyli Irak, Arabia Saudyjska, kraje Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Katar. Te rynki również, patrząc na statystyki, w zeszłym roku zdublowały praktycznie import produktów mleczarskich w stosunku do 2019. To oczywiście jest działanie pandemii, ale wygląda też, że na trwałe może ten pozytywny trend się utrwalić. Oczywiście w części z tych krajów, które wymieniłam, jest konieczność posiadania specyficznych certyfikatów, bo to są związane z wyznaniem, czyli koszer, czy wynikające z prawa muzułmańskiego halal. Oczywiście posiadamy te certyfikaty, no to są specyficzne wymagania, troszeczkę nam utrudniają tą pracę i organizację również skupu mleka w przypadku super koszer wymagań, ale nauczyliśmy się tego, zorganizowaliśmy i stale współpracujemy i wręcz rozwijamy tą współpracę. Ten ostatni rok stworzył, już tak króciutko, stworzył nam również taki pretekst do współpracy z pozostałymi rynkami tu na wschód od Europy, jak Turcja, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia. Także te kierunki bardzo dobrze rokują, dają nam perspektywę na długotrwałą współpracę w przyszłości, więc cieszy nas to, bo możemy zaplanować produkcję, możemy zaplanować sprzedaż przede wszystkim na początek i faktycznie ją optymalizować. Wspomniała Pani o Dominikanie i to jest właśnie z zeszłego roku nowy kierunek. Nigdy nam się nie marzyło, nie wydawało, że będąc tam na wczasach spotkacie Państwo nasze mleko nawet w sieciach, nie tylko w hotelach, ale nawet w sieciach handlowych, bo tam nasze mleko UHT od zeszłego roku się pojawiło na półkach. Także widzą Państwo sami, że ta mapa z tyłu za Panią Dyrektor to nie tylko dekoracja, ale naprawdę Mlekpol podbija cały świat. Mlekpol także naturalnie dba o ludzi, wsłuchuje się w potrzeby konsumentów, dlatego myślę, że wiele osób jest ciekawych, jakie nowości produktowe pojawią się w najbliższym czasie w ofercie. No, proszę Państwa, żyjemy w bardzo zmiennej, niepewnej i złożonej rzeczywistości. I trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to pandemia gwałtownie i na trwałe ukształtowała nowe potrzeby konsumentów. My w te potrzeby się wsłuchujemy, obserwujemy i reagujemy na bieżąco. I w zeszłym roku, patrząc na tą gorączkę zakupową, na te takie prozaiczne problemy konsumentów, bardzo szybko wprowadziliśmy duże, takie ekonomiczne porcje i serów, i masła, serów w kawałkach, serów w plastrach, duże rodzinne, które no, można było kupić na zapas, można było schować do lodówki, gdzie nie zajmowały dużo miejsca, więc
taką pierwszą potrzebę żeśmy spełnili. Natomiast tych potrzeb jest więcej i one pokrótce je wymienię, żebyśmy też zrozumieli, jak te nowości się z tym wiążą. Jakość i bezpieczeństwo. I to są takie wartości, które konsument na nowo docenił. Bo dziś myśli i mówi o tych wartościach bardzo świadomie. Natomiast Mlekpolowi te idee przyświecały od lat, więc my staliśmy się takim naturalnym gwarantem i dostawcą tych potrzeb dla naszych konsumentów, ale również dla naszych partnerów handlowych. Dużo mówimy o polskim pochodzeniu, o regionalności, o lokalności. No również produkty wolne od GMO, czyli organizmów modyfikowanych genetycznie. Te wszystkie wartości, które znajdują się na opakowaniach Mlekpolu, nasi konsumenci w tej chwili bardzo świadomie utożsamiają z wysoką jakością, z takim bezpieczeństwem, z tym właśnie polskim pochodzeniem, z rodzimą produkcją. Więc te tradycyjne produkty są na topie i będą doceniane. Lokalne marki, wszystkie produkty, które powstały na bazie polskiego surowca i co jest bardzo istotne, wytworzone w procesie zrównoważonego rozwoju. Też nie możemy nie wspomnieć o bardzo silnym trendzie prozdrowotnym, bo konsumenci w tej chwili bardzo dużą uwagę przywiązują do własnego zdrowia, do zdrowia swoich bliskich. Mają coraz większą świadomość, jak się odżywiać, żeby dostarczyć jak najwięcej witamin, wartości odżywczych dla organizmu, żeby wzmocnić swoją odporność. Epidemia nas troszeczkę tego nauczyła i nasze produkty jak najbardziej się tutaj wpisują w ten trend, zwłaszcza te proste, naturalne, fermentowane produkty, które spełnią właśnie te podstawowe potrzeby w codziennej diecie. Na pewno trend bez cukru czy obniżania cukru też w jakiś sposób zamknięcie lockdowny spowodowały, że dietetycy i lekarze już mówią o tym głośno, że jest problem z nadwagą, z tyciem młodego społeczeństwa. Oczywiście nabiał nie jest głównym tutaj dostarczycielem tego cukru, ale będziemy odpowiadać na te potrzeby, będziemy wprowadzać produkty, które mają zastąpiony ten cukier owocami albo będziemy go obniżać tak, żeby też tutaj konsumentom mimo wszystko dostarczać takiego dobrego samopoczucia, bo to jest też taki kolejny trend, o którym chcę wspomnieć, że mimo wszystko chcemy czuć się dobrze, chcemy sobie też sprawiać przyjemności, zadbać o to, żeby zjeść posiłek zdrowy, ale też z takimi przyjemnymi, modnymi wariantami smakowymi i tu też na to odpowiemy, wprowadzając pewne zupełnie nowe produkty. No i co będzie ważne, to drodzy Państwo, mamy jakiś mały problem techniczny. Przestaliśmy słyszeć Panią dyrektor. Prosimy o włączenie mikrofonu. O, chyba jest dobrze. Nie wiem jak długo, mam nadzieję, że nie. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na te aspekty ekologiczne podczas wybierania produktów spółki. No i jako ten odpowiedzialny producent chcemy produkować produkty i pakować je w przyjazne dla planety materiały i opakowania, które są wytworzone z surowców odnawialnych. Także
silny trend bez laktozy. On jest, mimo że nazywamy ten rynek wciąż niszowym, to on się znacząco rozwija i tak naprawdę nie do końca wiemy, czy to wynika z nietolerancji laktozy u konsumentów, czy z takiego świadomego wyboru i traktowania to jako coś lepszego, bardziej modnego. Natomiast eksperci i wszystkie tutaj przewidywania wskazują, że ta kategoria produktów będzie cały czas rosła, więc my również będziemy rozszerzać linię produktów bez laktozy, będziemy realizować te potrzeby konsumentów, żeby wszystkie podstawowe produkty mogli znaleźć na półkach. Widać też po sieciach, że coraz więcej też poświęcają miejsca na te produkty. Także króciutko o tych produktach, bo będziemy je przedstawiać na bieżąco w ciągu roku, ale wprowadziliśmy już dużo w serach, ponieważ kategoria serów stale rośnie, szukamy ciągle czegoś nowego, więc wersja plastrów ultra cienkich, nazywane, tak zwane mierzwione, dostarczają dużej przyjemności, innego zupełnie smaku i postrzegania sera. Wprowadziliśmy duże rodzinne opakowania, duopaki, czyli dwa rodzaje sera w jednym. Wprowadziliśmy również sery bez laktozy i to będzie już wkrótce na rynku dostępne w wariancie i salami, i gouda. Będziemy cały czas się przyglądać tym potrzebom i reagować również na bieżąco. Co jest istotne, o czym chcę wspomnieć, tak wyróżnić, to w kontekście tradycji, bo nowości nie muszą wykluczać tradycji i cały czas będziemy właśnie rozszerzać linię i produkować nowe smaki, jeśli chodzi o nasze produkty regionalne. Chcemy wyjść naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom i zaplanowaliśmy takie działania marketingowe, które pomogą nam poprowadzić polskich konsumentów w taką sentymentalną podróż z naszymi dobrze znanymi lokalnymi markami. I tam głównymi bohaterami będzie właśnie Rolmlecz, który jest znany na całym polskim rynku. Natomiast planujemy odświeżenie szaty graficznej, rozszerzenie asortymentu. Również maślanka mrągowska oraz mazurski smak. Czyli to będą nasze takie drivery na ten 2021 rok. Jeśli chodzi o odporność, o te aspekty przyjemności, to będzie bardzo dużo nowości w kontekście jogurtów i łyżeczkowych, i pitnych z wartościami dodanymi, rozwój linii fermentowanej, więc będzie się działo bardzo dużo. A wkrótce już też na rynku znajdziecie Państwo desery z dodatkiem maślanki z bardzo nowoczesnymi wsadami i dodatkami. Także to tak gwoli tylko wprowadzenia. Na koniec chcę tylko podsumować, że konsumenci będą identyfikować się właśnie z takimi markami, które będą dostarczać im zdrowia, odporności, ekologii, więc cieszy nas to, bo konsekwentnie realizujemy te założenia i chcemy je dalej rozwijać.